Bury. Październik 1945 roku. W szwadronie sytuacja nie była jeszcze zupełnie klarowna. Bury już na dobre nawiązał kontakt z NSW i do szwadronu zaczęli napływać nowi ochotnicy, przeważnie ze środowiska NZW. Byli też partyzanci, którzy zamierzali zakończyć swoją działalność. Trzeba przyznać, że nie wywierano żadnych nacisków. Decyzję o tym, czy odejść, czy pozostać, każdy podejmował sam. Kwaterowałem przy drużynie, której wcześniej byłem drużynowym. Był tam chłopak, którego lubiłem i który zdecydował się odejść do cywila, więc poszedł po odprawę. Nawet dobrze nie wiedziałem, kto tę odprawę wypłaca, Bury czy ktoś inny, i jakie to są sumy. Gdy wrócił, wiedziony ciekawością zapytałem: Leszek, a ile tej odprawy dostałeś? Wymienił jakąś śmiesznie małą sumę, więc powiedziałem ze zdziwieniem: o cholera, to jak dasz sobie radę z takimi pieniędzmi? To było wszystko, co powiedziałem. Wieczorem nastąpił wymarsz. Pogoda była paskudna. Nie padało, ale w powietrzu czuło się wilgoć. Po rozmokniętej ziemi szło się trudno. Dotarliśmy do wsi położonej wśród pagórków. Z rekinem zakwaterowaliśmy się w domu położonym na wzgórzu. Rekin, zamiast położyć się i odpoczywać, zaczął się ze mną mocować. Wiedział, że w zapasach nie miał ze mną szans, ale chciał baraszkować i sprawdzić swoje siły. Gdy mocowaliśmy się, usłyszeliśmy z dołu przenikliwy krzyk Burego, a za chwilę wpadł Wydra i zameldował, że wzywa mnie Bury. Oho, zaniepokoiłem się. Wyjąłem tetetkę z kabury i wprowadziłem nabój do komory. Zabezpieczyłem, schowałem pistolet do kabury i wyszedłem. Bury kwaterował w małym domku na dole. Otworzyłem drzwi wejściowe i udałem się do pokoju naprzeciw. Okazało się, że to była rupieciarnia. Cofnąłem się więc i poszedłem do właściwych drzwi. Pokój, do którego wszedłem, był ponury. Lampa naftowa, stojąca na kredensie, słabo oświetlała pomieszczenie. Przy drzwiach stał stół, za którym ujrzałem Burego. Ściągnąłem kopyta i zameldowałem. Panie dowódco, melduję się na rozkaz! On z miejsca skoczył na mnie i krzyczał. Co wy siejecie za ferment? Co mi podburzacie ludzi? Ja wam pokażę! To powiedziawszy, sięgnął po pistolet. Jego krzyk wzbudził we mnie bunt i agresję. Jeszcze nikt tak na mnie nie krzyczał, a tu taki kapral, chociaż mój dowódca, ale zawsze to dusza kaprala, będzie tu krzyczał na mnie i sięgał po broń. Momentalnie stanąłem w pozycji obronnej i chwyciłem za swój pistolet, który miałem w kaburze szturmowej. Bury swoją tetetkę nosił z tyłu i zanim by ją wyciągnął, byłoby już za późno. Znał mnie z Wileńszczyzny, nieraz wysyłał mnie na różne akcje, więc się opamiętał. Dłoń osunął na dół, ja też odsunąłem rękę od kabury. Z pewnością głupio mu się zrobiło, ale nie tracił impetu i powiedział: co tak stoicie w rozkroku? Pan chce do mnie strzelać, a ja mam przed panem stać na baczność? Niedoczekanie pana, odrzekłem. W tej chwili drzwi się otworzyły i wszedł Wydra, ucho Burego. Bury do niego krzyknął: wziąć go, rozbroić! Wydra nastawił automat. Zobaczyłem, że nie mam szans, więc powiedziałem: nikt mnie tu nie będzie rozbrajał. Sam się rozbroję. Odpiąłem pas z pistoletem i rzuciłem go na ziemię. Wtedy Bury wyjął pistolet, popchnął mnie lufą ku wyjściu i krzyczał: zrobię wam sąd polowy! Idźcie na prawo! Na prawo! Wiedziałem, że na prawo jest rupieciarnia. Chciał mnie tam załatwić. Kiedy wchodziłem przed kilkoma minutami do budynku, na wszelki wypadek lekko uchyliłem drzwi. Wydra, gdy wchodził, też pozostawił na szczęście niedomknięte, więc zamiast na prawo, rzuciłem się na lewo szczupakiem w drzwi wejściowe. Przekręciłem się za progiem, a tam już byli Rekin i Wiarus. Za mną wyskoczyli z pistoletem w ręce Bury z Wydrą. Rekin wyczuł, że coś jest nie w porządku i powiedział: co się tu dzieje? Co pan wyprawia? Skoczył do Burego. To my walczymy, a tu takie rzeczy? Nie warto żyć! Stwierdził Rekin. Złapał za pistolet i chciał sobie strzelić w głowę. Na szczęście Wiarus był przy nim, podbił mu rękę. W tym czasie byłem już w polu. Usłyszałem strzały, a za jakiś czas wołanie: Jastrząb! Jastrząb, wracaj! Było ciemno i wilgotno, ale niosło daleko. Wróciłem. Bury mnie przeprosił, coś tam powiedział, ale nie przywiązywałem do jego słów wagi, gdyż już przestałem mu ufać. Tylko uświadomiłem sobie, że to człowiek niepoczytalny i trzeba na niego uważać. Czy się czegoś bałem? Nie, z Rekinem i Wiarusem tworzyliśmy zgraną grupę i nie pozwolilibyśmy, aby któremuś z nas stała się jakaś krzywda.
Ten przypadek jest niepojęty. Dla zdrowomyślących ludzi to jakaś patologia. Jak można bez żadnej rozmowy, bez sądu usiłować zastrzelić jak zająca swojego starego, doświadczonego partyzanta? Partyzanta, który na swojego dowódcę złego słowa nie powiedział. Nigdy, w żadnym przypadku nie poskarżyłem się na niego, chociaż były ku temu przyczyny i miałem dojście do komendanta, dojście bez drogi służbowej. Nigdy tego nie wykorzystałem. Ujawniły się słabe cechy charakteru Burego. Wyciągnął pistolet, gdy byłem bezbronny. Trzeba było wyciągnąć go wcześniej, to zobaczylibyśmy, jakby to było, pomyślałem. Nie nosiłem jednak długo do niego urazy. Nawet po tym zdarzeniu nasze stosunki się ociepliły. Bury czasami prosił, abym go ogolił. Zwierzył mi się też, że w ochronie lasów państwowych było mu bardzo dobrze i wspominał tę służbę z melancholią. Na wezwanie majora Upaszki do dalszej walki o inną Polskę podporządkowałem mu się i z całym plutonem ochrony lasów dołączyłem do niego, tworząc drugi szwadron 5. Brygady Wileńskiej. Zakończył zwierzenia Bury. Patrol numer 1. Luty, kwiecień 1946 roku. W grudniu 1945 roku w Łapach przypadkowo spotkałem Lufę. Na skutek opisanych wyżej wydarzeń z Burym postanowiłem opuścić szeregi NZW i skontaktować się z majorem Łupaszką, który, jak chodziły słuchy, miał znowu wyruszyć w teren. Spytałem Lufę, czy te pogłoski są prawdziwe i czy jest w stanie skontaktować mnie ze starym, tak nazywaliśmy majora. Wyraził zgodę. Odczułem, że Lufa był zadowolony z tego spotkania. Zaprowadził mnie do zakładu fotograficznego, gdzie mieścił się punkt kontaktowy 5. Brygady. Zakład prowadziło młode, bardzo sympatyczne małżeństwo, które miało roczne dziecko. Ugoszczono nas serdecznie. Po sutej kolacji i zrobieniu kilkunastu wspólnych zdjęć umówiliśmy się z Lufą na spotkanie u Maxa w Gdańsku Oruni. Widzieliśmy się tam parę razy. W połowie lutego otrzymałem od Lufy namiar na kontakt z majorem Łupaszką. Za parę dni udaliśmy się z Moskitem i Pędzelkiem pod wskazany adres i po drodze spotkaliśmy Wiktora i Orszaka. Miejsce to było położone około 16 kilometrów od Malborka w niezbyt sympatycznej okolicy. Po prostu było tu skupisko kilkunastu małych, robotniczych domów, a w jednym z nich miał swoją kwaterę major. Reszta domów była pusta. Na kwaterze zastaliśmy oprócz majora Lalę, Inkę i Miecia. Po paru dniach dołączył porucznik Stefan i Lufa. W czasie naszego pobytu nie było żadnych odpraw. Major Łupaszko rozmawiał z każdym z osobna. W rozmowie ze mną oznajmił, że w kwietniu rzeczywiście wychodzi w teren i na tę działalność są potrzebne pieniądze, aby można było opłacać wyżywienie. Powiedział: wychodzimy w nowy teren. Nie możemy rekwirowaniem żywności zrazić do siebie miejscowej ludności, bo jest za biedna, aby nas żywić. Dlatego potrzebne są nam pieniądze i trzeba je zdobyć. Do patrolu dobrałem Moskitę i Pędzelka. Porucznik Stefan zaproponował skok na bank w Ełku. Mówił, że ma prawie opracowany plan, ale dla pewności trzeba dokładnie wszystko sprawdzić. Pojechaliśmy we czwórkę do Ełku i w wynajętej uprzednio kwaterze przez dwie doby obserwowaliśmy bank. Doszliśmy z Moskitą i z Pędzelkiem do przekonania, Stefan się wówczas gdzieś ulotnił i spotkałem go dopiero w oddziale, że ten bank jest nie do zdobycia. Był bardzo dobrze strzeżony. Nie miałem pojęcia, co Stefanowi strzeliło do głowy, żeby nam zlecać taką niebezpieczną akcję. Przecież byliśmy żołnierzami liniowymi i nigdy nie mieliśmy niczego wspólnego ze skokami na banki. W tych sprawach byliśmy żółtodziobami. Z Ełku wracaliśmy pociągiem późnym wieczorem. Powietrze było mroźne, a wagony nie były ani opalane, ani oświetlane. Skuleni i zmarznięci drzemaliśmy jak zające przy miedzy. Przed stacją Tczew stałem się niespokojny, gdyż był to węzłowy przystanek. Żaden pociąg jadący do Gdańska nie mógł go ominąć. Tu mogło wydarzyć się wszystko. Trzeba było zachować czujność. W oszronionej szybie wydmuchałem dziurkę, przez którą obserwowałem sytuację. Gdy wjechaliśmy na peron, zauważyłem szpaler stojących żołnierzy KBW.
Zdałem sobie sprawę z tego, że w tej sytuacji strzelanina jest niemożliwa i na pewno wszyscy zginiemy. Pociąg stanął, a do wagonu weszło dwóch żołnierzy KBW. Świecąc latarką, otworzyli drzwi do naszego przedziału. Moskito spał, więc zaczęli go budzić. Widziałem, że jeśli go wylegitymują, to zabiorą go ze sobą, ponieważ nie miał uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Pewnie zaczęłaby się szarpanina, w tym miejscu nie było żadnych szans na ucieczkę. Momentalnie wyciągnąłem i podałem dokumenty, a Pędzelkowi szepnąłem: nie strzelaj. I wsunąłem mu swój pistolet P-38. Funkcjonariusze przejrzeli moje dokumenty i zapytali o zwolnienie z wojska. Powiedziałem, że nie mam żadnego zwolnienia, więc kazali mi wysiadać. Właśnie o to chodziło. Gdy jednak wyskoczyłem z wagonu, zadźwięczała luźna amunicja, którą miałem w woreczku w prawej kieszeni. To mnie mocno speszyło. Pociąg, buchając parą i gwiżdżąc, ruszył. Byłem w rozterce, jak postąpić. Skoczyć do wagonu, lecz to nic nie da. Zatrzymają pociąg, będzie strzelanina, której wynik był wiadomy. Żołnierze zauważyli moje wahanie. Nastawili automaty i pytająco patrzyli na mnie. Momentalnie się opanowałem i z uśmiechem na ustach powiedziałem: panowie, przecież nie podlegam służbie wojskowej. Mam niesprawną lewą rękę. W czasie bombardowania zostałem ranny i teraz jeszcze cierpię. Zobaczcie, jaką mam siną tę rękę. To jest dowód mojej niezdolności do wojska. Ściągnąłem rękawiczkę jednopalcową, podszytą angorą i włożyłem ją do kieszeni. Podczas rozmowy z żołnierzami przekładałem amunicję z kieszeni do rękawicy i planowałem w dogodnym momencie ją wyrzucić. Niestety, zabrakło czasu. Doszliśmy na posterunek i zostałem przekazany w inne ręce. Młody kapral zaczął mnie rewidować. Oczywiście obmacywał wszystkie kieszenie, ale niczego kompromitującego nie znalazł. Zapytał mnie, co mam w lewej ręce. Ściskałem w niej rękawiczkę z nabojami i na jego oczach przełożyłem ją do prawej ręki. Modliłem się, aby amunicja nie zadźwięczała. Jednocześnie podsunąłem mu pod nos lewą rękę i powiedziałem: zobacz pan, jaka jest sina. W czasie wojny dostałem odłamkiem. Teraz się męczę, bo marznie i boli. Spojrzał na nią, wyciągnął klucz z zapasa i zamknął mnie w celi. Leżał w niej już jakiś wstawiony spekulant i chrapał. Cela była brudna i śmierdząca. W umywalce był mocz. Momentalnie wysypałem w ten mocz naboje i czując się już o wiele bezpieczniej, zastukałem do drzwi. Gdy kapral mnie wypuścił z celi, poczęstowałem go papierosem i poprosiłem, aby zaprowadził mnie do oficera służbowego, ponieważ rano muszę iść do pracy. Po chwili przyjął mnie oficer służbowy. Powiedziałem mu, że jechałem do znajomych, aby się dowiedzieć, kiedy moja rodzina ma zamiar przyjechać do Polski. W zasadzie niczego się nie dowiedziałem, a teraz jeszcze mnie zatrzymano. Jestem inwalidą i nie nadaję się do służby wojskowej. Pracuję w Stoczni Gdańskiej i rano muszę iść do pracy. Podałem mu fałszywą legitymację ze stoczni. Oglądał ją i zastanawiał się, spoglądając na mnie, i w końcu zapytał: a jak się nazywa kierownik twojego wydziału? Powiedziałem mu, że nazywa się Sadowski, ponieważ podpis zaczynał się od dużej, zakręconej litery S. Oddał mi w końcu legitymację i kazał mnie wypuścić. Na koniec dodał tylko, abym załatwił formalności wojskowe, gdyż inaczej stale będę miał kłopoty. Wieczorem przyjechałem do Gdańska i udałem się do mamy Moskity, a tam już Tadzio ze Zbyszkiem siedzieli przy stole i powoli z buteleczki sączyli boski nektar. Wcale się nie zdziwili, zobaczywszy mnie. Moskito powiedział, że nie bał się o mnie, gdyż mam szczęście. Następnego dnia pojechałem na Orunie do Maxa, ponieważ tam miałem kwaterę. Z Moskitą i Pędzelkiem kontaktowałem się prawie codziennie. Dotychczas byłem starym partyzantem, żołnierzem liniowym, który czuł się dobrze w terenie. Teraz stałem się niedoświadczonym dywersantem, a moim zadaniem było zdobywanie środków finansowych na potrzeby oddziału, który w kwietniu miał wyruszyć w teren. Siedziałem na kwaterze u Maxa Rymszy i czekałem na jakąś konkretną robotę przygotowaną przez siatkę. W tym czasie postanowiłem zrobić skok na pocztę w Gdańsku Oliwie. Wcześniej zaś rozeznałem teren. Z Pędzelkiem i Moskitą 16 marca 1946 roku pojechaliśmy samochodem dostarczonym przez Orszaka pod pocztę. Moskito został na ubezpieczeniu, a ja z Pędzelkiem weszliśmy do budynku poczty. Po steroryzowaniu pracowników zabraliśmy z kasy około 80 tysięcy złotych i odjechaliśmy.
Napadliśmy też 21 marca 1946 roku na kasę państwowego monopolu spirytusowego w Sopocie. Za pośrednictwem Maxa 6 kwietnia 1946 roku dostałem plan skoku na urząd skarbowy w Gdańsku-Wrzeszczu, mieszczący się przy ulicy Grunwaldzkiej. Plan zawierał dokładny szkic budynku urzędu, dzięki czemu mogliśmy się pewniej poruszać. Z Moskitą i Pędzelkiem 8 kwietnia udaliśmy się do Wrzeszcza. Po krótkiej obserwacji urzędu zdecydowaliśmy się na napad. Moskito został na zewnątrz, stanął przy drzwiach głównych, natomiast ja z Pędzelkiem weszliśmy do korytarza tylnym wejściem przeznaczonym dla pracowników urzędu. W korytarzu, zaraz na lewo, mieściła się kasa. Niezauważeni przez nikogo dostaliśmy się do pomieszczenia. Po prawej stronie było matowe okno oddzielające interesantów od kasy. Kasjer siedział tyłem do drzwi i nawet nas nie zauważył. Podszedłem do okienka i je opuściłem. Dopiero w tym momencie kasjer zauważył naszą obecność i ze zdziwieniem spojrzał na nas. Powiedziałem mu: panie, jesteśmy z 5. Brygady Wileńskiej AK. Zabieramy z kasy pieniądze. Niech pan policzy, ile ich jest. Ależ proszę panów, jak ja się z tego wytłumaczę? Tylu ludzi jest przy okienku, a nikt tego nie widział. Co się tu dzieje? Niech się pan nie obawia. Wystawię panu na te pieniądze pokwitowanie. W Urzędzie Bezpieczeństwa już je znają. Kasjer, wieku około 50 lat, był bardzo wystraszony. Wystawiłem pokwitowanie na zabraną sumę i na odchodne powiedziałem, że za pół godziny może zameldować w Urzędzie Bezpieczeństwa o zaistniałej sytuacji. Gdy już byliśmy po przeciwnej stronie ulicy, usłyszeliśmy krzyk kasjera: bandyci! Bandyci! Łapać! Ludzie zatrzymywali się i patrzyli w naszą stronę. Było ich coraz więcej. Przyspieszyliśmy kroku. Nagle Pędzelek poderwał się i pobiegł w lewo w jakąś uliczkę. Ja natomiast skoczyłem w prawo, w gruzy zbombardowanych w czasie wojny domów i wszedłem w uliczkę, która prowadziła do Lasku Oliwskiego. W tym czasie usłyszałem pojedyncze i seryjne strzały, które za chwilę ucichły. Później okazało się, że Pędzelek wpadł na patrol wojskowy i zaczęła się nierówna walka, w której został ranny w nogę. Nie chciał się poddać żywy, więc strzelił sobie w głowę. W tym czasie marszałek Rola Rzymierski wizytował pobliską jednostkę wojskową i w okolicy koszar były wzmocnione patrole oraz posterunki wartownicze, na które się natknął. Przez Lasek Oliwski doszedłem do Politechniki Gdańskiej i wstąpiłem do kuchni Bratniaka, którego przewodniczącą była studentka Sabina Kalinowska, zasłużona łączniczka 3. Brygady Wileńskiej Szczerbca. Zobaczywszy mnie, trochę zdenerwowanego, zapytała: co jest, Józek? Odpowiedziałem: źle, Sabina, źle. Nie chciałem więcej mówić, gdyż po kuchni kręcił się jakiś jej znajomy student. Jak się później okazało, był wtyczką i powtórzył w WB moje słowa. Nie chciałem jej też niepokoić, ponieważ Pędzelek nosił czapkę studencką pożyczoną od Sabiny, co się później wydało. W Bratniaku zjadłem jakąś zupę, poczekałem, aż się dobrze ściemni i udałem się do Oruni na kwaterę. Gdy zobaczyła mnie Aldona, żona Maxa, rozpłakała się i powiedziała, że według opisu świadków wydarzeń wydawało jej się, że to ja zginąłem. O, jak sama widzisz, jeszcze żyję, ale wielka szkoda Pędzelka, który był bardzo dobrym żołnierzem i kumplem. Pędzelek zginął, a ja miałem nadal obowiązek gromadzenia środków finansowych dla oddziału. Po kilku dniach spotkałem Orszaka, który poinformował mnie, że w Bydgoszczy mamy swojego człowieka, który pracuje w wydziale komunikacyjnym i może wystarać się o papiery in blanco na samochód. Zapisałem adres i nazwisko. W głowie powstał plan wyjazdu do Bydgoszczy, aby tam uzyskać ten dokument. Czas płynął. Około 10 kwietnia spotkałem Mamuta, który powrócił z Kaługi i był dobrym kierowcą. Zapytałem go, czy nie chciałby dołączyć do mojego patrolu, który właśnie organizuję. Wyraził zgodę. Gdy byłem u Moskity 8 kwietnia 1946 roku, spotkałem Orszaka. Kiedy dowiedział się, że mieszkam w Oruni, zaproponował odwiezienie mnie na kwaterę. Podziękowałem mu za dobre chęci, gdyż w żaden sposób nie chciałem zdradzić mojego miejsca zamieszkania. Po natarczywym naleganiu w końcu się zgodziłem, aby mnie odwiózł. Wyszedł po samochód i po pół godzinie wrócił. Jeszcze chwilę porozmawialiśmy z Moskitą i wyszliśmy na zewnątrz. W samochodzie siedziały 3 osoby, które czekały na nas. Trochę mnie to zdziwiło. Czułem się niepewnie, ale usiadłem na tylnym siedzeniu między 2 słusznego wzrostu mężczyznami. Samochód ruszył i poczułem się jakoś nieswojo. Było mi ciasno i duszno. Gdy przejechaliśmy około 500 metrów, powiedziałem Orszakowi, żeby się zatrzymał. Nie usłuchał, jechał dalej.
Żachnąłem się i chwyciłem za pistolet. Wtedy stanął. Wysiadłem z samochodu i udałem się na stację. Samochód po przejechaniu kilkuset metrów został zatrzymany przez milicję. Orszaka po kilku dniach zwolniono, ale reszta została w areszcie. To mogło się zdarzyć i to rzeczywiście się zdarzyło. Byłem świadkiem tej sytuacji. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Orszak stworzył inną wersję wydarzenia, a mianowicie, gdy jadąc samochodem zatrzymaliśmy się, w naszą stronę szli milicjanci, aby nas wylegitymować. Jastrząb chwycił za pistolet i chciał strzelać, ale go powstrzymałem. Powiedziałem: poczekaj, ja to załatwię, i wyszedłem z samochodu.